Coraz więcej osób zwraca uwagę na to, że kask może pełnić więcej funkcji niż tylko jedną. Otwierana czy też wyjmowana szczęka w bardzo prosty i szybki sposób przyspieszy załatwiania naszych spraw na mieście, jest też uwielbiana przez wielu podróżników. Dzisiaj pokażemy Wam trzy kaski od Sharka, w których na trzy różne sposoby możemy pozbyć się szczęki. Zaczynamy od ceny 699 zł i najbardziej podstawowego modelu, czyli OpenLife. Jest to z wyglądu zwykły kask integralny, natomiast w bardzo prosty sposób. Za pomocą jednego przycisku możemy podnieść szybę razem ze szczęką do góry. W ten sposób posiadamy kask otwarty i możemy zrobić te rzeczy, których normalnie nie możemy, czyli chociażby szybko napić się, zjeść coś, wejść na stację benzynową, z kimś swobodnie porozmawiać. Kask posiada certyfikat kasku integralnego, a w prosty i szybki sposób możemy unieść szczękę wraz z wizjerem do góry. Producent chwali się poprawionym systemem zamykania i otwierania szczęki, co zredukowało hałas w środku podczas jazdy. Skorupa wykonana jest z termoplastu, a wnętrze kasku jest wyjmowane i nadaje się do prania. Jak przystało na kask turystyczny, jest on wyposażony w blendę, a od tego roku w zestawie znajdziemy także pinlock. OpenLine jest nastawiony na prostotę, funkcjonalność i ergonomię. EvoLine ST seria 3 to już jest bardziej zaawansowany kask szczękowy z unikalnym systemem opatentowanym przez Sharka. Tutaj wystarczy lekko podnieść wizjer, a następnie płynnym ruchem podnosimy samą szczękę i wędruje ona do tyłu. W ten sposób nie pojawia nam się żaden spoiler, który będzie nam próbował zdjąć kask z głowy podczas szybkiej jazdy. W dodatku posiadamy certyfikat na kask otwarty i kask zamknięty. W takim kasku możemy jeździć w zasadzie w 4 trybach. Zamknięty, w pełni integralny, najbezpieczniejszy. Później mamy tryb otwarty i tutaj możemy sobie jeździć zarówno z zamkniętą szybą, z otwartą szybą, jak i z blendą. I także zamkniętą szybą. Skorupa jest wykonana z termoplastu, wnętrze jest wyjmowane i nadaje się do prania. Jest także przystosowane do montażu fabrycznego zestawu Bluetooth. Jak przystało na kask o walorach turystycznych, do dyspozycji mamy także blendę. Jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że za około 500 zł ekstra możemy dokupić sobie wersję Carbon. To jest dokładnie ten sam kask, ale z jeszcze bardziej wzmocnioną skorupą. Seria EvoLine ST jest obecna od 3 generacji na rynku. Przez ten czas kask został dopracowany, zgubił jakieś 20% swojej wagi, został także wzmocniony, otrzymał 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Sharpa, co oznacza, że jest to jeden z najbardziej bezpiecznych kasków szczękowych na świecie. Ostatnim dzisiaj prezentowanym kaskiem z oferty Sharka na rok 2016, jeżeli chodzi o kaski szczękowe, jednocześnie są najbardziej zaawansowany i najnowszy, to linia Evo One. Z pozoru wydaje się, że ten kask ma identyczny system otwierania i chowania szczęki jak EvoLine. Jednak w praktyce francuscy inżynierowie mocno ten system ulepszyli. Cały system otwierania dzieje się jakby z automatu, nie musimy się martwić, czy szyba jest akurat otwarta, czy zamknięta. Wszystko możemy obsługiwać jedną ręką, po prostu naciskamy guzik, szyba idzie do góry, a szczęka wędruje do tyłu. W taki sam sposób szczękę możemy po prostu zamknąć, niezależnie czy szybę w tej chwili mamy otwartą, czy zamkniętą. Podczas zamykania szczęki szyba sama dostosuje się do tego i pozwoli nam zamknąć szczękę. Evo One posiada aerodynamiczną, termoplastyczną skorupę z wydajną wentylacją. Oznacza to zwiększenie komfortu i zmniejszenie hałasu. Do środka powędrowała wygodna, w pełni wyjmowana wyściółka i co ciekawe zawiera włókno bambusowe. To sprawia, że wyściółka jeszcze lepiej odbiera wilgoć. Jest także przystosowana do jazdy w okularach oraz posiada miejsce na montowanie systemu Bluetooth. Kask wyposażony jest także w blendę oraz pinlock. Najbardziej podstawowego szczękowca od Sharka możemy kupić już w cenie 699 zł. Jest to ciekawa opcja dla osób, które zaczynają swoją przygodę z takimi kaskami. Dla osób, które chcą więcej jeździć w kaskach otwartych i chcą posiadać kask z certyfikatem zarówno na kask otwarty, jak i zamknięty, jest seria EvoLine ST. Taki kask możemy kupić już od 1149 zł. Natomiast najbardziej zaawansowany Shark, czyli Evo One, kosztuje już 1500 zł. Każdy z kasów tak naprawdę ma trochę inny system otwierania szczęki. Jesteśmy ciekaw, który z tych systemów najbardziej do Was przemówi, który Wam się najbardziej spodobał i czym Wy kierujecie się przy wyborze kasków szczękowych.